Belgijskie służby kontrolne przeprowadziły w ostatnim czasie zmasowane kontrole ciężarówek na parkingach. Skontrolowano dokładnie 120 ciężarówek. W 46 przypadkach ujawniono naruszenia oraz manipulacje, za co firmy transportowe i kierowcy zostali ukarani łączną kwotą 113 tysięcy euro. Poza naruszeniami dotyczącymi czasu pracy, czyli takimi normalnie spotykanymi na drogach, to co kontroluje inspekcja, ujawniono kilka przypadków manipulacji układem AdBlue, który odpowiada za między innymi oczyszczanie spalin w samochodach, tak odpowiada za to, żeby powietrze było czystsze. Natomiast kontrola w głównej mierze była nastawiona na kierowców ciężarówek Europy Środkowo-Wschodniej, którzy nocują w ciężarówkach, którzy przebywają w ciężarówkach na odpoczynkach trwających powyżej 45 godzin. Uważam, że takim impulsem do tej kontroli było ostatnie stanowisko, tak naprawdę pakiet mobilności, który zaprezentowała Komisja Europejska, która właśnie w tym pakiecie wyszczególniła, że będzie kładła duży nacisk na to, żeby doprecyzować przepisy odnośnie właśnie odbierania odpoczynków powyżej 45 godzin w kabinach pojazdów przez kierowców, żeby to było zakazane i łatwiejsze w kontroli. Co ciekawe, Belgia wprowadziła już wcześniej takie przepisy, które właśnie pozwalają to kontrolować. Pojedyncza kara za odpoczynek powyżej 45 godzin w Belgii to aż 1800 euro. Razem z Belgią te odpoczynki kontrolowane są również we Francji, ale co ciekawe, również nasi sąsiedzi, Niemcy, wprowadzili już ustawę, która pozwala właśnie na karanie za odpoczynki tygodniowe, regularne odbierane w kabinie pojazdu. Obecnie w Niemczech trwają prace nad wprowadzeniem dokładnej wysokości kary do taryfikatora oraz nad wprowadzeniem sposobu karania. Pierwsze propozycje są takie, że kara dla kierowcy za odpoczynek tygodniowy regularny w kabinie będzie wynosić 500 euro, a dla firmy będzie to aż 1500 euro. Jest to o tyle interesujące dla polskich przewoźników, że duża część przewozów właśnie jest wykonywana w Niemczech lub też jest wykonywana przez Niemcy dalej na zachód. Możemy się więc spodziewać na podstawie ogłoszonego pakietu mobilności, że Niemcy wprowadzą szczegółowe przepisy w tym zakresie i że jak kara pojawi się już w taryfikatorze, te kontrole będą zintensyfikowane.